Cześć, ja nazywam się Dawid Chudek, a Ty słuchasz podcastu Change Your Mind. Odcinek 30. W tej serii wysłuchasz rozmów z ciekawymi ludźmi z całego świata i moich rozważań, które mam nadzieję skłonią Cię do refleksji, pobudzą do działania i sprawią, że dowie się czegoś nowego i interesującego. Moim dzisiejszym gościem jest Kamil Kozioł. Prowadzi m.in. szkolenia, warsztaty i wykłady z zakresu storytellingu oraz prezentacji, a także jest autorem kursu 4 warstwy prezentacji. Rozmawiamy m.in. o tym, skąd wziął się u niego pomysł, aby zająć się tematem prezentacji, jakie trudności spotkał na swojej drodze biznesowej i w jaki sposób sobie z nimi poradził, jaka jest według niego definicja eksperta i co można robić, by nim zostać, a także w jaki sposób rozwija się na co dzień. Mam nadzieję, że ta rozmowa Ci się spodoba. Jeśli tak, to zapraszam do jej udostępnienia i podzielenia się z innymi. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Kamil, bardzo mi miło Cię spotkać. W sumie mieliśmy okazję się poznać osobiście na Twoim szkoleniu ostatnio, które de facto bardzo wszystkim polecam. I w ogóle dzięki za Twój czas. Też historia z nagraniem naszego podcastu też jest ciekawa, bo w sumie mieliśmy już dawno temu to zrobić, ale przez różne perturbacje przesunęliśmy to w czasie, ale finalnie udało się. Cześć, tak w ogóle chciałem powiedzieć, że cieszę się, że nazywasz to perturbacjami, a nie po imieniu moim niezorganizowaniem. O. Myślę, że tak znaczy, by trzeba było to powiedzieć. Znaczy myślę, że to nie tylko z niezorganizowania, jeśli tak to już nazywasz, wynikało, ale dobra, zostawmy ten temat. Myślę, że twoja postać jest znana, ale no, zaczynam od wstępu, zawsze przedstawiam się gości, więc dobra, to dla mnie przynajmniej jest znana twoja postać. Nie przypuszczam, żeby była znana gdzieś poza moją rodziną, więc... To dobra, to dla wszystkich tych, którzy chcieliby Cię poznać, jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o sobie i co robisz na co dzień? Szkole z wystąpień publicznych, tak najkrócej mówiąc, ogólnie wykładam też ekonomię behawioralną, storytelling, doradzam startupom, wyrałem biznesom, często specjalistom. To jest taki zakres, najkrótszy zakres tematyczny, który mogę się podzielić. I jestem mikroprzedsiębiorcą po przejściach. O. Właśnie temat naszej rozmowy i to, co wokół którego chciałbym porozmawiać, to jest właśnie temat związany z tym, co trzeba zrobić, żeby kojarzono cię z daną dziedziną, z danym obszarem, bo w sumie jak zacząłem kiedyś szukać właśnie informacji na temat tworzenia prezentacji, w ogóle wiesz, występowania, tworzenia scenariuszy i tak dalej, to właśnie trafiłem na ciebie. I w sumie było to nazwisko, które wielu osobom właśnie się kojarzyło z tym tematem. I właśnie ten temat chciałbym trochę pociągnąć, ale w sumie właśnie chciałbym o tych przejściach twoich porozmawiać właśnie mikroprzedsiębiorcy. W sumie myślałem, że twoja firma jest większa, ale skoro nazywasz to mikroprzedsiębiorstwo, to zostawmy to w ten sposób. No właśnie, skąd się w ogóle wziął u ciebie ten pomysł na biznes? W ogóle z jakich biznesów się wychodzisz, z jakiej dziedziny się wywodzisz? To jest bardzo długa historia, więc ja postaram się skrócić ją do postaci takiej, powiedziałbym, agendy na dzień dobry, czyli ja praktycznie nigdy nie pracowałem u kogoś na etacie, zaczynałem pracę jako szkoleniowiec od rzeczy takich prostych w IT, HTML, Excel, różne tego typu rzeczy. Ja na to mówię hamburgery ID, czyli rzeczy na tyle proste, że ktoś, kto się zajmuje poważną technologią, to się po to nie schyli, a studenci mogą się na tym uczyć, pracować i tam rozwijać. Ja zaczynałem pracować w 2004-2005 roku. Zaczynałem po prostu szkolić, robić jakieś tam mikroprojekciki, e-learningowe projekciki, rzeczy, które były na tyle proste, że mogłeś zacząć względnie szybko, a jednocześnie na tyle łakome, że student był w stanie zarywać noce, żeby
żeby dalej to robić. I tak od wykładu do wykładu, szkolenia do szkolenia zaczęły się pojawiać coraz ciekawsze wykłady. Gdzieś po drodze zahaczyłem o taką aplikację, która nazywa się Microsoft Project, której nikt się nie chciał uczyć, więc pomyślałem, że to świetny pomysł, żeby sobie znaleźć dodatkowe źródło dochodu 10% droższe niż szkolenia z Excela. W jakiś magiczny sposób wylądowałem jako wykładowca na podyplomówce na SGH-u, jak głównego człowieka zabrakło. Potem pojawiły się jakieś większe propozycje, jak ten wykład dowiozłem. Sam dziś zastanawiam się, w jaki sposób. A potem jak już dostaniesz kilka propozycji od większych firm, zbudujesz pierwszy kapitał, no to zaczynasz rozwijać mały biznes. No ten mój mikrobiznes tak w życiu to miał powiedzmy 16 trenerów. No nie był to duży biznes, na pewno nie był duży, co najwyżej mały, nie wiem czy już mikro, no ale mały. I robiłem przez długi czas wykłady razem z całą firmą w rzeczach dookoła ofisowych. Gdy gdzieś tam po jakimś czasie poczułem, że to nie będę w stanie całe życie tego robić z różnych przyczyn, że raz, że dotykam jakiegoś sufitu, nie potrafię się już tym tak cieszyć jak wcześniej, pomyślałem sobie, co jeszcze umiem w życiu robić, a że przeważnie doceniali mnie za sposób prowadzenia wykładów, mówię, kurczę, to te wystąpienia publiczne, to może być coś takiego, do czego zajrzę. I jak zajrzałem, tak zostałem. Kilka lat później można było powiedzieć, że już mniej więcej wiem, co robię, a raptem powiedzmy 7 lat od decyzji o, nazwijmy to, przebranżowieniu, ludzie pomyśleli sobie, a tobie to jest łatwo, bo cię kojarzą. O, i tak wygląda ta historia. I jesteśmy kolejne 5-6 lat później jesteśmy dziś. I faktycznie dzisiaj muszę powiedzieć, że to już dość łatwo przechodzą zlecenia. I nawet ich realizacja nie jest jakaś szczególnie trudna. Także w moim przypadku, jakby ktoś chciał przepis na szybką taką drogę, to nie znam. Ale jakby ktoś chciał drogę 18-19-letnią, to mogę sprzedać patent. Ale niewiele osób chce przepis na 18-letnią karierę, żeby dojść do jakichś sensownych pieniędzy, więc nie wiem, czy słuchaj, my nie powinniśmy zakończyć tego podcastu tutaj w tym razie. Właśnie ja mam takie wrażenie i też jak słuchałem innych wywiadów z tobą, że można trochę cię właśnie postrzegać przez taką perspektywę tego, co aktualnie robisz, czyli że umiesz o tym opowiedzieć, pomagasz wielu ludziom, szkolisz wiele grup, przeszkoliłeś wiele grup ludzi z tego tematu, ale chyba większość z nas właśnie się nie zastanawia, co stoi za tym, jakie trudności napotkałeś, jakie właśnie te takie sufity, więc może o kilku z nich może chciałbyś opowiedzieć właśnie, co takiego napotkałeś, co ci sprawiło trudność, a może mówiąc językiem korporacji, co było dla ciebie wyzwaniem właśnie na takiej drodze przedsiębiorcy. Wiesz, to jest takie dość banalne stwierdzenie, że widzisz to, co się już udało. I ja tak zaczynam odczuwać to, że to, co powoli robię, jest przynajmniej niezłe, miejscami może nawet dobre, chociaż wiem, że jeszcze wiem, gdzie bym chciał dojść. O, tak, o. Albo przynajmniej wiem, kiedy bym powiedział, że to już jest naprawdę takie niewymagające żadnych, powiedziałbym, korekt. U ciebie jakieś zwierzątko? Nie u mnie? Tak, ciebie, to mój pies. Tak. Mój pies jest częstym gościem tego podcastu. Rozumiem. Tak, że są zamknięte drzwi. Tak. Ale tak. No to dobrze, wiesz to. Pewnie gdybym nagrywał u mnie w domu, to też gościnią byłaby moja córka. No też jest często gościem moich szkoleń. Chciał, ma 3 lata, więc. Więc gości tam, gdzie chce. A to jest taki banał, nie? Że jesteś tu, gdzie jesteś, udało ci się, no umówmy się, jest mi dzisiaj nieźle w życiu i faktycznie lubię to, co robię. Na pewno są jeszcze rzeczy, które bym chciał podkręcić i na pewno je podkręcę. Znaczy, na pewno nie wiadomo, jak wstanę jutro, to będę starał się podkręcić, ale już mniej więcej wiem, co robię. Natomiast ta cała droga po drodze, to fajnie się o tym opowiada, kiepsko się ją przechodzi, tak jest za każdym razem. To taki banał, no natomiast te banały się wzięły właśnie dlatego, wzięły się stąd, że każdy, kto coś ciekawego robi ze swoim życiem, kto się z tym nie urodził, nie dostał bandy prezentów przy narodzinach, ani nie jest, nie wiem, dzieckiem szejka, no to każdy ma podobną historię, czyli po prostu regularnie podejmujesz takie decyzje, których inni nie chcą podejmować. No i liczysz, że się uda. Jak się nie uda, to podejmujesz je jeszcze raz. I tak w kółko aż jesteś tam, gdzie jesteś. I to, no to jest banał, tak? Bo tak po prostu jest. Ale z drugiej strony
No, z kolejnej sterty banałów. Będę mam taki jakiś vibe dzisiaj na banały, więc z takiej kolejnej sterty banałów to są wszystko rzeczy, które, jak to ładnie ktoś powiedział, to jest proste, ale to nie jest łatwe. Czyli po prostu próbujesz długi czas dochodzić do sensownego poziomu, a jak świat cię nie docenia, to nie myślisz, że to wina świata. I to jest chyba najważniejsza kwestia, którą tak trudno sobie przestawić. I ja na przykład miałem także, wiesz, pierwsze wystąpienia, które się nie udawały, oczywiście było ich dużo, czyli wystąpienia, tak, wystąpienia, wykłady, możemy to podzielić, czy nawet miałem pierwszy epizod nieudanego stand-upu, no różne rzeczy robiłem, które były nieudane, to jak się starasz, robisz coś wedle znanych ci reguł, próbujesz to dowieść, a na koniec się okazuje, że ci się nie udało, no to winiasz świat, naturalna reakcja obronna, myślisz sobie, głupia publiczność, głupi ludzie, w ogóle nie rozumieją i tak dalej. Ta reakcja jest zupełnie naturalna. W większości przypadków niestety nie jest prawidłowa. Źle to oceniasz. Jak się światu nie podoba, przeważnie nie jest to wina świata. Nie mówię, że świat nigdy się nie myli, ale zazwyczaj jak regularnie dostajesz cięgi, to chyba jednak trzeba nad czymś popracować. Więc taka krótka droga do zostania dobrym specjalistą w czymkolwiek polega na tym, że patrzysz na branżowe wzorce, tak, wzorce, rozkłada się na takie czynniki, składniki sukcesu, jakie potrafisz znaleźć. Próbujesz się tego nauczyć, sprawdzasz, czy twój sos, twoja potrawa przypomina tę, którą sobie próbowałeś rozłożyć. Prawie na pewno nie. I tak długo, aż jesteś blisko tego punktu odniesienia, który sobie przyjąłeś. No to gotujesz i próbujesz. A po drodze jest kilka rzeczy, które są po prostu niewygodne. To znowu z kolejnej rzeczy, ale dzisiaj będzie bieda coachingiem, to wiało. No trudno, taki dzień. To jak to ktoś mówi, no hard choices, easy life, easy choices, hard life. I po drodze wybierasz te rzeczy, które nie są raczej przyjemne, ale innych nie masz, no to na nich się uczysz. Na przykład wybierasz projekty, których nikt inny nie chce brać, ale ty tylko takie dostajesz, więc skoro ty tylko takie dostajesz, no to albo bierzesz te, albo żadne. No i uczysz się na tych niewygodnych, na przykład takich daleko, albo takich dla klientów, których nie wybrałbyś za pierwszym razem. No, tak ostatnio mi przyszło takie porównanie, że to jest taki all inclusive, ale z widokiem na cmentarz, więc po prostu bierzesz to, co na to cię stać, realizujesz to, cieszysz się, wyciągasz wnioski, aż w końcu trafiają ci się lepsze rzeczy i starasz się wykorzystać każdą okazję. I tak. I takim ciekawym konceptem, który chciałbym zaznaczyć, jest to, że ci ludzie, których ja przynajmniej znam, którzy sobie radzą nieźle w tym, co robią, oni akceptują często niewygodny pakiet. Czyli z jakiegoś powodu fragment zlecenia jest tym, co chcesz wziąć, a fragment jest tym, czego absolutnie nie chcesz. I ci to nie przeszkadza, albo przynajmniej nie przeszkadza ci to na tyle, żebyś z tego zrezygnował. Tłuczesz te zlecenia tak długo, aż jesteś niezły. Oceniasz się na tyle dobrze, na ile potrafisz. Aż w końcu sam wybierasz klientów. Taka droga. Tutaj przypomniał mi się, tylko nie wiem z jakiej książki, ale to też nie będę strzelał. Gdzieś było powiedziane, napisane, że wszyscy myślą, albo większość ludzi myśli, że to, co robią właśnie, nazwijmy to przedsiębiorcy, czy osoby dobre, które są dobre w danej branży, są ekspertami, nazwijmy to w ten sposób, że wszystko jest dla nich ciekawe, że wszystko jest dla nich pasjonujące. A ten autor tej książki, czy tej publikacji powiedział, że tam. Powiedzmy, że średnio ileś tam procent jest tylko ciekawe dla tej osoby lub pasjonujące, a reszta to jest, bo musi to robić. I istotne jest to, żeby właśnie znaleźć te ileś procent, nie pamiętam ile tam było, nie chcę też strzelać, tego, co właśnie będzie dla ciebie interesujące w danej, w danym zleceniu albo w danej pracy, którą wykonujesz. Tak, i te proporcje pewnie się zmieniają z biegiem lat, ale na początku, no to najciekawsze jest to, żebyś miał co do garnka włożyć. Więc jak dostajesz ten warunek, a przy okazji w miarę cię to rozwija, no to łap to, bierz to i próbuj to dostarczyć tak dobrze, jak potrafisz. Tak, to chyba jest najistotniejsze. Bo to też jest chyba takie postrzeganie przedsiębiorcy, albo nie wiem, czy to można nazwać bycia influencerem, bo nie chcę tego słowa używać, albo inaczej, bycie osobą, która powiedzmy pracuje na własny rachunek, że ona w 100% jakby robi rzeczy, które są, nazwijmy to,
pasjonujące, ciekawe i wiesz, siedzi sobie w Starbucksie z kawą i laptopem i jakby wiesz, high life, jak to mówią, nie? A chyba rzeczywistość jest raczej nie jest taka i raczej nigdy nie będzie taka, że nie będzie taka, jaką pokazują ją w internecie, jako życie takiej osoby pracującej na własny rachunek. Wiesz co, no na pewno nie jest to takie kolorowe, jak się wydaje. No nawet dziś mogę powiedzieć, że no, nie mogę marudzić na swoje życie, ale jest tak, że ma ono też jakieś cienie. No powiedzmy, w zeszłym roku przepracowałem 266 dni na szkoleniach czy konferencjach. Jeżeli ktoś myśli sobie, ktoś nie prowadził szkoleń i na przykład często jest w biurze i myśli sobie, a co to takiego, ja też często jestem w biurze, siedziałem więcej w pracy. A więc siedzenie w biurze nad mailami, czy nad Excelem i innymi rzeczami w porównaniu do prowadzenia szkoleń, to jest urlop. Dla mnie to jest urlop. To już jest, wiesz, to już jest takie, ha, to dzisiaj to po prostu jest tak swobodnie, że czuję, że po kilku takich dniach to właściwie nie muszę brać urlopu. To jest do tego stopnia, to tak wielka jest różnica pomiędzy tym i psychiczna, i fizyczna, którą musisz przejść. Zwłaszcza fizyczna, no bo cały dzień gadasz i cały dzień jesteś jednak mocno skoncentrowany. Więc na początku, daleko nie szukając, oczywiście to nie jest modne dziś, by tak mówić, ale jak dużo pracujesz, to jest ci łatwiej w życiu później. Więc po prostu to jest pewna wada, że nikogo nie interesuje to, czy ty masz na rachunki, zachcianki i inne rzeczy. Nie masz żadnej, tak jak to jest w przypadku każdego przedsiębiorcy, i nikogo za bardzo nie interesujesz. Wybrałeś sobie samodzielną drogę, nie masz poduszki, na którą upadasz. Tak? Przedsiębiorcy nie mają gwarancji i też dostają za to premię lub karę, jak to zwykle bywa, co każdy, kto studiował ekonomię, wie. Duże ryzyko, duża nagroda lub duży łomot. Tu nie ma zmiły. No tak po prostu jest. Tak to zostało skonstruowane. No więc są wady. Oczywiście, że są tego wady. Natomiast to nie jest robota dla każdego. Na pewno bycie specjalistą czy praca na własny, specjalistą, praca na własny rachunek, to nie jest dla każdego, ale potrafi to przynieść tak dużo satysfakcji, że w pewnym momencie no, czy dla niektórych ludzi nie da się żyć inaczej. Nie mogą sobie wyobrazić, że będą żyli inaczej. Ja na przykład, jeżeli nie będę musiał, to nie będę, nie wejdę do żadnej korporacji, nie pójdę na etat, bo nie chcę, może mi się kiedyś zmieni. Natomiast teraz nie widzę takiej przyszłości, w sensie swoboda wyboru jest na tyle duża, jak już wiesz, to robisz, że chcesz to robić dalej. Przy czym pamiętajmy o tym, że ci, którzy realnie wiodą takie szczęśliwe życie, to jest jednak wierchuszka tego świadka. A tak, zazwyczaj zarabiasz tyle samo, co na etacie lub troszeczkę więcej, ale niewspółmiernie więcej pracujesz. Masz niewspółmiernie większą odpowiedzialność, niewspółmiernie większe ryzyko za to związane z tym, co robisz, niż gdybyś pracował dla kogoś. No, więc tak po prostu jest. Znaczy znowu tutaj jakby też dochodzimy do takiego punktu, gdzie każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, czy faktycznie jesteśmy świadomi, jeśli na przykład nam praca na etacie nie odpowiada, jesteśmy świadomi tego, z czym się wiąże praca na własny rachunek, bo myślę, że tego też możemy nie być świadomi. Ale dobra, chciałbym zostawić to, bo jakby o tej pracy w ogóle jako solo przedsiębiorca, tak to chyba można nazwać, albo mikro przedsiębiorca, też można mówić długo, ale właśnie chciałbym poruszyć ten temat eksperta, bo w ogóle samo słowo ekspert kojarzy mi się z osobą, która występuje w telewizji albo w wiadomościach szczególnie, albo w jakichś newsach na różnego rodzaju portalach informacyjnych, że ekspert powiedział 3. Nie? W ogóle w jaki sposób ty byś zdefiniował eksperta? Ja jestem jakby ciekaw tego, a później jakby zadam pytanie do tego nawiązujące. Dobra, najpierw chciałbym sprostować. Czuję się ekspertem, ale nigdy nie byłem w wiadomościach i na razie się nie wybieram. Więc jak coś, to nie ciągnie znaczy, mnie akurat do tej. To jest jakby moje takie personalne postrzeganie, że jeśli widzę artykuł na przykład, nie wiem, na jakimś Onecie czy tego typu rzeczy. Na Onecie w porządku. Na Onecie w porządku, po prostu do wiadomości się nie wybieram.
Aha, okej, dobra, to ja wiadomości tam mam mówię z wrażenie. małej litery. Tak, jasne. To jakby małe litery się zgadzam, z wielkiej litery mam wrażenie, że oni już dawno tam nie mieli eksperta. Tak, Tak, tak. przynajmniej kilka lat tam nie zagościł. Jakby dążę do tego, że uważam, że to słowo jest nadużywane. O, jakby o to mi chodzi. Ale dobra, no jakby zostajemy przy tej definicji. Co dla ciebie definiuje eksperta? To jest ktoś, kto w danej dziedzinie potrafi rozwiązać problem, którego często nie widzisz albo nie rozumiesz, ale podziękujesz jak za niego, jak ci ktoś go rozwiąże. No po prostu osoba, która charakteryzuje się biegłością w danej dziedzinie lub jest blisko tej biegłości, która no, ekstremalnie dużo wie w danym temacie po prostu i potrafi tego używać. Ma olbrzymią intuicję, czyli w większości przypadków to jest jak szachista, tak? Że patrzy sobie na planszę i wie, co trzeba zrobić po samym ustawieniu, w jaki to jest moment. Osoba, która ma gigantyczne doświadczenie, ktoś, kto ma spore podłoże często teoretyczne, w zależności od tego, co chcemy zrobić i po prostu ktoś, kto jest skuteczny w swojej dziedzinie. A często w dziedzinach i ościennych. Bo właśnie to jest fajne to, co zaznaczyłeś, że to jest osoba z doświadczeniem, bo jeśli chodzi o to, że ekspert to jest osoba z dużą wiedzą, ja bym trochę z tym podyskutował, bo czasami jest tak, że ktoś może mieć bardzo dużą wiedzę, ale może nie wiedzieć, w jaki sposób ją wykorzystać albo w jaki sposób ją przekazać, jeśli jest to osoba, która na przykład edukuje innych. No ale właśnie... jakby no ale tutaj wiesz, jesteśmy, ja tylko jeszcze wejdę, to są pewne różnice no, w semantycznym postrzeganiu sprawy. Bo rozumiem, co chcesz powiedzieć i co mówisz, tak? Nie depresjonując w żaden sposób. No po prostu ktoś, kto potrafi sobie poradzić na danym polu. To nieważne, czy mówimy o polu zawodowym, czy sportowym, czy jakimkolwiek innym. No jest, jeżeli to będzie lekarz i ty przyjdziesz do niego ze złamaną ręką, no to on cię złoży w taki sposób, że dalej będzie funkcjonowała, to myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że ekspert. No i tutaj właśnie mi się pojawia pytanie, czy jakby w swojej drodze myślałeś o tym, jakby, że twoim takim końcowym etapem, albo nie wiem, czy mogę to nazwać końcowym etapem, jest właśnie zostanie ekspertem, czyli byciem kojarzonym z danym tematem, w tym przypadku z tematami wokół prezentacji, wystąpień i tak dalej. Czy jakby bardziej to robiłeś tak, jakby nie miałeś takiego celu, ale jakby samo przyszło poprzez twoje działania. Jakby tutaj właśnie pytam o takie, na przykład, dajmy na to rady dla osób, które faktycznie chcą zostać ekspertami w swoich dziedzinach. Na pewno nieważne to było u mnie, nieważne jak ja to zrobiłem, na pewno to nie jest jedyna droga. Czyli są ludzie, którzy mają doskonały plan, rozkładają go na części i od początku wiedzą, co chcą robić. Dochodzą do tego stanowiska, do tej pozycji, do tego miejsca w życiu i to robią. U mnie akurat tak nie było. Ja po prostu zacząłem pracować w tej dziedzinie, w której mogłem. Czyli pojawiła się jakaś okazja prowadzenia szkoleń. Było to dla mnie i całkiem atrakcyjne zawodowo pod kątem jakiegoś rozwoju, atrakcyjne finansowo, bo to przynosiło całkiem ciekawe pieniądze, a ja... No nie narzekałem na nadmiar pieniędzy na studiach, w życiu w ogóle też nie. I to był taki spory przeskok. To było po prostu, to był bilet do większego świata, który po prostu wziąłem, zobaczyłem, gdzie mi to zawiedzie. Dojechałem, świat był fajny, ale to też nie był do końca ten świat, w którym chciałem być, bo był związany z IT. Pomimo, że ja jestem po informatyce i ekonometrii, więc jakiś tam background mam w tym temacie i studiowałem równolegle informatykę i ekonometrię już pracując, powiedzmy w rzeczach związanych z tym, co studiowałem, więc mógłbym tam zostać. Ale wiesz, to jest taki koncept jeża, który myślę, że warto byłoby przedstawić. To jest coś takiego, co ja dzisiaj sprzedaję każdemu, kto nie wie, co robić, zaczyna drogę i jak nie wie, gdzie zacząć, to jest fajne uproszczenie. Oczywiście znowu jesteśmy dzisiaj strasznie w kategorii bieda coaching, no ale okej, zostańmy tam. Może to tak trzeba czasem. Gdybyś sobie wyobraził diagram Venna, trzy kółka, które się na siebie nakładają, ty pewnie znasz koncept jeża, zresztą nawet chyba na szkoleniu go ostatnio pokazywałem, ale mamy diagram Venna, trzy koła, które się na siebie nakładają, wszystkie trzymają część wspólną, no także każda z par też się przecina. To te koła to są pewne obszary, czyli koncept jeża
autorstwa chyba Jima Collinsa lub przynajmniej przez niego cytowany w jego książce Good to Great. Jim Collins mówi, że fajnie jest robić w życiu to, co się kocha lub przynajmniej bardzo lubi, to, w czym możecie być najlepszy, najlepsi na świecie lub przynajmniej nieźli i to, za co dobrze płacą jednocześnie. I to są te rzeczy, które warto wziąć pod uwagę. I właśnie szkopuł polega na tym, że te wszystkie trzy rzeczy naraz, one są dość mocno oblegane. Czyli jak ktoś jest dobry, lubi to, co robi, lubi pewne rzeczy i je za nie dobrze płacą, no to jest wielu chętnych na miejsce, tak? No powiedzmy, wiele osób chciałoby być gwiazdami rocka, albo tam, nie wiem, być drugim Lewandowskim, czy inną Igą Świątek, no bo to są rzeczy, które, do których jest długa kolejka chętnych. No i warto gdzieś tam sobie oszacować, gdzie ten twój zbiór się zazębi, przy czym ja w pewnym momencie oszacowałem, że on ma szansę się zazębić w wystąpieniach publicznych. Przy czym jak to powiedziałem po raz pierwszy, że ja to się będę zajmował prezentacjami i wystąpieniami publicznymi, to muszę ci powiedzieć, że wielu z moich znajomych długo się śmiało. To nie to, że te, którzy zaczęli się śmiać, tylko no, część z nich to myślę, że 2 lata temu przestała się śmiać po jakichś tam pierwszych wynikach. Natomiast absolutnie nie miałem do tego naturalnych predyspozycji wszędzie, gdzie się da, no bo z kim kojarzysz człowieka, który zajmuje się wystąpieniami publicznymi? Z dziennikarzem lub aktorem, albo może jeszcze jakimś innym człowiekiem, który zajmuje się zawodowo słowem i to raczej mówionym. W moim przypadku, jako człowiek z fabryczną wadą wymowy, nie startujesz z pole position w tym wyścigu, delikatnie mówiąc. Jako ktoś, kto ma tam jakąś zdiagnozowaną dysleksję i tak dalej. Te wszystkie rzeczy ci nie pomagają na dzień dobry. Wiele rzeczy ci nie pomaga na starcie, natomiast raczej rzadko kiedy jest tak, że znajdujesz się w jakimś miejscu i myślisz sobie, o, mam wszystkie cechy, wszystkie predyspozycje i wszystkie zalety, by tam wystartować w tym sporcie i tu będę najlepszy na świecie. Tak się raczej nie dzieje. Więc ja stwierdziłem, kurczę, jest kilka rzeczy, które robię bardzo dobrze. Na pewno patrząc na to, w jaki sposób wyglądał wówczas świat wystąpień publicznych, mówię, no logiczne myślenie, całym szacunkiem, że tak pejoratywnie tutaj zahaczę, no to jednak nie u wszystkich jest najmocniejszą stroną. Tutaj wydaje mi się, że mam szansę. Jest jakiś tam potencjał komediowy, który się przydaje. To wtedy powiedziałem sobie, tutaj też mam pewne szanse. Jest pewne zrozumienie tego, jak wygląda wizualizacja i tu też widzę, że da się tego nauczyć. No i myślisz sobie, czy to jest coś, co potrafisz zrobić, czy będziesz potrafił zrobić. Potem próbujesz to robić, weryfikujesz, aż w końcu albo jesteś w tym miejscu, albo próbujesz dalej, albo zwijasz żagle. I jedną z takich cech, które ja raczej mam, to jest to, że ja jestem cholernie uparty. Więc jak to ładnie powiedział kiedyś Terry Pratchett, trzeba uratować świat, ale ja nie umiem. To mógłbyś chociaż spróbować, albo przynajmniej zginąć próbując. Więc tu jest dokładnie to samo, że ja po prostu się tak szybko nie zniechęcałem. Więc parę lat miałem jakieś wystąpienia na początku, na prościutkich małych konferencjach IT. One były nieźle oceniane, ale jak się okazuje, wyjście z darmowych małych konferencji IT do dużego świata to jednak jest spory przeskok. Tak jakbyś jeździł na wyścigach, startował w jakichś lokalnych wyścigach go-kartowych, po jakimś czasie tam złapał najlepsze tory czasy na torze, a potem jedziesz do miejsca, gdzie wszyscy jeżdżą na co dzień i się okazuje, że zamykasz stawkę. No i tak w kółko do momentu, kiedy się przebijasz wyżej, 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 wyżej. I fajnie jest, jeżeli po drodze cię to cieszy. A mnie to po drodze cieszyło. Oczywiście bywały momenty, które były raczej smutne, ale w większości przypadków mnie to cieszyło. Są jakieś takie kamienie milowe w dowolnej chyba karierze, które możemy uznać za trudne. Jednym z nich przy wystąpieniach publicznych jest TEDx. TEDx, każdy, kto się zajmuje mówieniem, prędzej czy później ma jakiegoś swojego TEDxa i to jest pewna pułapka, bo tego TEDxa nie możesz mieć za wcześnie. Możesz go dostać kiedyś za wcześnie, możesz go od kogoś wymęczyć, ale nie chcesz go mieć za wcześnie. A jednocześnie go potrzebujesz, żeby się pojawić na jakiejś mapie. I gdybyśmy sobie, wiesz, postawili te dwa ograniczenia, czyli nie za wcześnie, bo jak za wcześnie, to będzie wstyd na całym świecie, a jednocześnie nie za późno, żeby jeszcze ci się chciało, to ja mam wrażenie, że ja do mojego pierwszego wystąpienia na TEDxie zostałem zakwalifikowany tak
No 2 centymetry od tej granicy nie za wcześnie. To 2 centymetry Kurwa, wcześniej to 7 lat temu, nie? 7 lat temu, coś takiego? 8 lat temu. 8, Okej, 2015 coś rok. takiego Tak. kojarzę właśnie. Tak. 8 lat temu. To był pierwszy moment, w którym w ogóle powinienem był to rozważać. I to taki, i ja na tym TEDxie zrobiłem swój rekord życiowy. Czyli powiedzmy, porównajmy to do skoków z wyż, gdzie rekord świata to jest 2,45, Javier Sotomayor. Jak wiadomo, lata 90., rywal Arnold Partyki. Rekord polski to, jeżeli dobrze kojarzę, 2,38. To było, i tam oczywiście każdy centymetr niżej to już jest dużo, dużo więcej osób, tak? Czyli 2,05 to pewnie będzie skakał studenta WF-u. No to było takie 2,06. Takie po prostu minimum w ogóle, że cię na zawody zaproszą, że zawodowcy to tyle w dresach skaczą, a jeszcze niektórzy to pewnie nożycami, a nie flopem. Więc no to było takie minimum przyzwoitości, które wtedy dowiozłem, ale to jednocześnie był mój rekord życiowy. Czyli wtedy skakałem na 2,06. I jednocześnie wystarczyło to, żeby to się rozeszło. Czy tutaj jakby takie pojawia mi się pytanie, znaczy pytanie i zarazem takie stwierdzenie, że chyba to jest tak właśnie w kontekście budowania tej swojej eksperckości, chyba takie słowo istnieje, że robi się dużo rzeczy, które ma się nadzieję, że coś przyniosą, że nie wiesz, jakie one efekty dadzą, ale jednak je robisz, bo może coś się z tego urodzi. Przynajmniej Tak. ja mam takie odczucie. Może tak z tym TEDxem było, tym pierwszym, który miałeś. TEDx to już miało być takie, to już było takie trochę błaganie na widoczność, bo ja już to trochę robiłem. To już nie było tak, że to było takie, to nie było, a może się uda. Nie. A może się uda, to było pierwsze 6 lat jeżdżenia po konferencjach, to było może się uda, czy tam po wykładach. A tu to już, to ja już miałem jakieś oczekiwania. Czyli od momentu, kiedy po raz pierwszy dostajesz mikrofon na małej konferencji, do momentu, kiedy występujesz na TEDxie, mija jakieś 10 lat. U niektórych szybciej, może u niektórych znacznie szybciej. No u mnie minęło gdzieś tyle. Więc od pierwszego wykładu, powiedziałbym, do pierwszego TEDxa minęło 10 lat. I cieszę się, że nie mniej. Oczywiście chciałem wcześniej, to nie jest tak, że się nie pchałem wcześniej, ale całe szczęście rozsądni ludzie mi do tego, mi na to nie pozwolili. Tym bardziej, że z kimś tam rywalizujesz, nie? Z kimś się porównujesz. No, masz jakąś lokalną konkurencję, z kimś się rozwijasz. I oni już mają tego TEDxa, oni już mają te duże wystąpienia, oni już mają to, co ty chciałeś zrobić. I ty też pchasz, pchasz, pchasz i próbujesz, a do ciebie to nie przychodzi, więc jak najbardziej już wtedy chcesz. I ja w tym Toruniu w 2015 roku, to ja już bardzo chciałem tam wystąpić. To już nie było takie. To już trochę byłem w tym etapie. Byłem na takim etapie, gdzie czułem się już sfrustrowany, że ja tak długo próbuję to robić, a wciąż nie ma zleceń, wciąż nie mogę z tego żyć, tylko ciągle muszę robić te inne rzeczy. A to jest taki side project, to jest coś takiego dookoła. Żeby nie było, no to ja, wiesz, miałem już całkiem sprawnie funkcjonujący ten mały biznes, ten mikrobiznes ze szkoleniami, to jakoś tam sobie jednak radził. Więc miałem z czego żyć, ale już bardzo chciałem zacząć żyć z wystąpień. To nie przychodziło. No i znowu, dlaczego nie przychodziło? No wówczas to myślałem, że dlatego, że świat nie doceniał jakże wielkiego kunsztu, który posiadałem, a dzisiaj no to wiem, że to po prostu jeszcze daleka droga do tego, co miało być. No i po tym TEDxie przyszło mi, uwaga, jedno zlecenie na wystąpienie. Jedno zlecenie na szkolenie z wystąpień publicznych. I ja tak jak dostałem to zlecenie, to mówię, o cholera, czego ja tam będę ich uczył cały dzień? Więc to z kolei wymusiło jakąś tam robotę. No akurat to byli ludzie, którzy kompletnie nic nie umieli, więc można powiedzieć szkolenie podstawowe. A dopiero od tego TEDxa to musiało minąć 30 wystąpień. 30 wystąpień, sporo podcastów, kilkanaście artykułów, żeby przyszła fala wystąpień, żeby przyszła fala zleceń. O. I przyszła dopiero wtedy, i to jest chyba ważny punkt w tym wszystkim. Przyszła dopiero wtedy, kiedy zrobiłem coś znaczącego, o tak, albo przynajmniej coś widocznego, coś trudnego. To jest istotna rzecz, że zlecenia do ekspertów przychodzą wtedy, gdy zrobią coś istotnego albo coś dużego, a nie wtedy, kiedy regularnie próbują robić małe rzeczy. Chociaż może wtedy też przechodzą, pewnie też, ale
U mnie było tak, że lawina przyszła wtedy, gdy przygotowałem trzech prelegentów do konferencji I Love Marketing. Wówczas, no już kandydującej do miana, które spokojnie nosi dziś, czyli nieoficjalnych mistrzostw Polski w wystąpieniach publicznych. Ja nie dostałem możliwości wystąpienia na tej edycji, żeby nie było, ale stwierdziłem, tu cytat siebie samego z przeszłości, o wygnoję, to przynajmniej przygotuję innych, skoro mnie nie chcecie wpuścić, potem pogadamy. I ta trójka wygrała. W sensie to było 1, 2, 3. Lewiński, Sadowski, Cyran, oni tę scenę roznieśli. A jak roznieśli, to oni swoimi kanałami napisali, hej, jest taki Kamil, on przygotowuje, idźcie do niego. No jak oni to napisali, to wiesz, mnie nikt nie znał, no ale Sadowskiemu świat ufał. I wtedy ja dostałem zlecenia, które akurat chyba wtedy zacząłem rozumieć, jak trzeba realizować. 2 lata później już naprawdę umiałem to robić dużo, dużo szybciej i lepiej. No i za tym też idą stawki, a po drodze były kolejne rzeczy, które atakujesz, tak? No takie zawody, w których startujesz. U mnie tak to wygląda, ponieważ startuję w dziedzinie uznaniowej. Ludzie tak w ogóle oceniają kompetencje specjalistów, sprawdzają, co ten specjalista zrobił, jakie ma referencje, co osiągnął, jaką robotę dowozi i tak dalej. No, w różny sposób możesz to eksponować. I to, co cię przekonuje, to często nie wiem, ilość tego, co zrobiłeś, tylko jakość. I tak chyba jest we wszystkim. Teraz przemierzamy się do wyremontowania domu, że spróbuję zrobić daleką paralelę tutaj. To szukamy studia designerskiego. Ja jestem pewnie wrażliwy na design, ale chyba nie aż tak bardzo, żeby szukać takich najlepszych, no ale pewne decyzje u nas w domu podejmujemy wspólnie, nie? Więc tutaj moja Martyna z kolei jest wielką fanką Highlight Design. Zrobię im tutaj reklamę, że to fenomenalne studio. Jak ktoś szuka jakiegoś studia, które robi design, pisze sobie na Instagramie Highlight Design i nie interesuje go design, to zacznie go interesować. Tam każda z tych rzeczy, które robią, po prostu trąci doskonałością. Z niej bije doskonałość. Chcesz być tym designem, chcesz być tą kuchnią, którą wyremontowali. To jest tak dobre. Ja nie wiem, ile oni projektów zrobili w życiu. Ale to mnie za bardzo nie interesuje, bo te wszystkie, które widzę, te, którymi się chwalą, są tak dobre, że ja bym chciał, żeby jeden z tych projektów był u mnie. Co prawda, tak jak wspominałem wcześniej, nie najgorzej dzisiaj zarabiam, a wciąż zastanawiam się, czy na Highlight Designa stać, więc nie wiem, czy tam pójdziemy, czy nie. Są fenomenalni, wysłali nam wycenę. Ja rozumiem, z czego ta wycena wynika. Oni są tak dobrzy, są ekstremalnie drodzy, są tak dobrzy, że ja nie czułbym się komfortowo z tym, żebym negocjował z nimi cenę. W sensie sam muszę decydować, czy chcę wydać tyle pieniędzy, czy nie, ale absolutnie są tak fenomenalni, że nie chciałbym z nimi negocjować ceny. No i tak jest ze wszystkim, co robisz. W sensie, jeżeli jesteś człowiekiem od sztuki, no to właśnie oceniasz jakość tych twoich perełek. Jeżeli produkujesz samochody, to rozumiesz, czemu Porsche jest droższe niż Renault, tak? A jak tego nie rozumiesz, no to kup Renault, bo to wtedy to nie jest jakby twoja dziedzina po prostu i tyle. I tak samo jest z wystąpieniami publicznymi, że uznaniowo, nieuznaniowo, oczywiście tutaj trochę uznaniowo, ale to świat głosuje na to, jak postrzega twoją jakość. Są pewne cele, są pewne poziomy, są pewne pułapy i w tych pułapach możesz cieszyć się, że w ogóle wystartowałeś w tych zawodach, możesz być sklasyfikowany, a możesz być na podium lub wygrać. I im więcej regularnie wygrywasz, tym bardziej pokazujesz światu, no słuchajcie, to jednak nie jest przypadek, tak? To jest pewna regularność, więc przychodząc do mnie, możesz liczyć na to, że i ty uczysz się jednak od kogoś, kto doprowadzi cię do tego miejsca lub cię do niego przybliży, bo sam też tam był. No, tak jak ze sportem. Skąd wiadomo, że Lewandowski będzie lepszy niż 3/4 naszej kadry, czy cała nasza kadra? No na podstawie jego poprzednich, ja 100% nie wiadomo, ale na podstawie jego poprzednich wyników możemy jednak domniemywać, że chyba tak jest. No, królem strzelców dla Liga nie zostaje się przez przypadek i tak dalej. Więc po prostu starasz się, ja do tego podchodzę jak do grywalizacji, jak do kolejnego czegoś, co chcę osiągnąć. Myślę sobie, co jest potrzebne i próbuję to robić. A jak mi się nie udaje tego zrobić, to dzisiaj po prostu nie obrażam się na świat, tylko myślę sobie, coś zrobił źle, co by trzeba było poprawić. Piszemy rachunek sumienia, spisuję rachunek sumienia i staram się brać
totalną odpowiedzialność za to, co robię. Czyli no naprawdę niezwykle rzadko dochodzę do wniosku, że no to jednak nie była moja wina, że tutaj była wywrotka, no ale to, no to naprawdę nie była moja wina. Albo też część może. Może być czasem tak, że ja każdemu nie pasuję. Ja jestem dość sarkastyczny i raczej taki szorstki we współpracy, ale mówię to od razu. Tak jak komuś to nie pasuje, no to nie. Ale to jest raczej kwestia tego, że no nie wiem, no to już powiedzmy będę się trzymał motoryzacyjnych metafor. Czy wolisz Porsche, BMW, czy Mercedesa, czy Audi? No wiadomo, że wolisz Porsche, bo to najlepszy samochód z nich wszystkich, ale ja jako hardcore fanboy. Natomiast chodzi mi o to, że to jest kwestia często preferencji. Za to, jeżeli coś w tym Porsche nie gra, to przyjmujesz to na gwarancji, zastanawiasz się, jak to wymienić i co zrobić, żeby konstrukcję poprawić, żeby więcej tego typu zwrotów nie było. Więc bezwzględne dbanie o jakość, coraz ciekawsze wyzwania, walka o te wyzwania często, niewygodne pakiety, branie rzeczy, które ci trochę odpowiadają, trochę nie, myślenie o tym, co ci jutro, co jutro sprawi, że będziesz więcej warty. No i przede wszystkim, znaczy nie wiem, czy przede wszystkim, między innymi, na pewno nie przede wszystkim, między innymi to, że cię to cieszy, że to lubisz robić. Nie wszystkie rzeczy są wyceniane w złotówkach. Najłatwiej się oczywiście monetyzuje coś, co już umiesz zrobić i dzisiaj jesteś w stanie z tego żyć najlepiej, ale robisz też ciągle rzeczy, czasami nawet za darmo lub za pół darmo, to jest ta niezbędna przez całe życie praca do portfolio, która cię cieszy i rozwija, a inaczej z jakiegoś powodu by nie miała sensu. Dziś na przykład zacząłem przygotować dwie dziewczyny do TEDxa, jeszcze nie powiem kogo, ale fenomenalnie mi się pracuje nad tym TEDxem. To jest projekt, który robię pro publico bono, robię którąś edycję, przygotowuję sobie tych prelegentów i to mnie kosztuje 200 godzin, 100-200 godzin, ponad 100 na pewno. Myślę, że bliżej 200 godzin rocznie, żeby przygotować odpowiedni line-up, wybrać, znaleźć kogoś, kto tej mojej koszalińskiej, TEDxowej publiczności przywiezie jak najciekawsze doświadczenie, jak największą wartość, kogoś, kto po prostu ma coś ciekawego do powiedzenia i zrobi to dobrze. I ja dzisiaj z tymi dwiema dziewczynami, kiedy pracowałem, to autentycznie czuję czystą satysfakcję podczas tej roboty. Moje konto bankowe nie czuję nic, bo to nie jest płatna robota, ale mój TEDx jest po to, że chcę to zrobić. Jak to ładnie powiedział Terry Pratchett teraz w jakiejś książce, że w tego typu przypadkach chodzi o coś, co krasnoludy nazywają kraj, czyli czystą radość z tego, co się robi, z kim i gdzie. I te elementy musisz mieć, żeby one cię rozwijały. Bo po prostu cieszy cię ten rozwój, cieszy cię, że możesz to zrobić. I w tego typu przypadkach nie kalkulujesz. Czyli masz dwa skrajne takie obszary zleceń. Jedne to jest te, za które się najłatwiej spłaca hipotekę, a drugie to są te, w których niczego nie kalkulujesz. Ale możesz tam wpaść w taką czarną dziurę, którą nazywamy flow, i ten stan jest absolutnie piękny i nie chcę powiedzieć bezcenny, ale na pewno drogi. Strasznie długa odpowiedź na twoje pytanie. W sumie to moje pytanie bardziej, to co chciałem zadać, to właśnie dotyczyło tego, że osób zajmujących się danym tematem może być dużo. Myślę, że teraz osób zajmujących się prezentacjami, wystąpieniami itd., itd. myślę, że jest dużo, ale właśnie chodziło mi o ten element takiego przebicia się, tak jak ty mówisz, z tych małych konferencji na przykład na te duże. No i ja to, co jakby z tego, co mówisz, jakby rozumiem, że istotne jest to, żeby robić to regularnie, żeby robić to regularnie dobrze, ale poza tym musi nastąpić taki coś, co się nazywa tipping point, czyli taki punkt przegięcia, gdzie zrobić coś takiego, co właśnie wyróżni cię spośród tłumu. I jakby to już mi odpowiedziałeś na pytanie, jakby co było w twoim przypadku, tak mi się wydaje przynajmniej, że było właśnie tym punktem przegięcia. To jest chyba złe tłumaczenie na język polski. Tak, ale wiem o co ci chodzi, tak. Tak, no tak. Tak, ten taki punkt przełomowy, o to myślę, że byłoby... Tak, tak, o punkt przełomowy, o punkt przegięcia, tak. Bo przegiąć to można na przykład, nie wiem, przesalając zupę na przykład. No wiesz co, nie czepiajmy się drobiazgów leksykalnych. Ja uważam, że jest specjalne miejsce w piekle dla tych, którzy się czepiają błędów leksykalnych.
W sensie nie cierpię ludzi, którzy twierdzą, którzy się czepiają jakichś drobnostek leksykalnych. No chyba, że to bardzo wypacza sens, ale w większości tak nie jest. To są ludzie, którzy mają, moim zdaniem, gigantyczne kompleksy i tak bardzo pragną się pochwalić światu, że oni akurat to potrafią zrobić. Po prostu nikt was nie prosi o zdanie. Więc... No właśnie, jakby zostawiając też już kwestie leksykalne, ja jakby trochę wychodziłem do tej pory z założenia, że właśnie wystarczy być cierpliwym, wystarczy robić coś regularnie, robić to dobrze, a kiedyś pewnego pięknego dnia ktoś cię zauważy. A jednak chyba to jest tak, że właśnie robisz coś dobrze, robisz coś regularnie, ale osób, które robią to dobrze i robią to regularnie, jest sporo. I jednak trzeba wykonać ten twist, taki coś, twist tego, co jest aktualnie na rynku i z tym jakby wyjść też trochę do ludzi, bo dzięki temu będziesz, wiesz, będziesz się odróżniał od tłumu. Przynajmniej ja to tak widzę. Może tak być, ale nie musi tak być, bo to znowu to, co chcę powiedzieć, że moja droga w tym przypadku nie jest jedyną drogą. I pewnie regularne dostarczanie treści też się gdzieś tam plasuje na mapie i może to też jest nie najgorsza strategia. Moim zdaniem, bardzo ważne stwierdzenie, moim zdaniem, w moim przypadku te tipping pointy, że tak ładnie po polsku powiemy, dają ci większą widoczność, ale też z kolei wiążą się z większym ryzykiem, no bo one oznaczają, że robisz coś kozackiego, robisz coś trudnego i robisz coś ryzykownego. Jak ci nie wyjdą te tipping pointy, to panie, no to wtedy, to wtedy upadasz z naprawdę wysokiego konia. Więc to nie do końca jest tak, że to jest jedyna strategia, plus jeżeli robisz regularnie rzeczy dobrze, no to ktoś cię w końcu zauważy. Uważam, że tak jest. Tylko nie wiem, na ile się wyróżnisz przy tym, ale znowu, to nie jest tak, że w sieci designu występuje wyłącznie highlight design. Nie, no są też inne firmy, całe szczęście, bo tak to bym wchodził do surowego domu pewnie, bo nie wiem, czy będziemy na nich stać. Podkreślam, bardzo dobra firma, ale bardzo droga. Więc pewnie wybierzemy kogoś innego. I tak samo jest w wystąpieniach publicznych. Nie? No podejrzewam, że pan Marcin Prokop jednak jest droższy niż pan Kamil Kozioł, nie? Że w przygotowaniu i pewnie jeszcze trudniej się do niego dostać. I co więcej, uważam, że całkiem słusznie, bo jest pewnie dużo lepszy. I takich osób też jest wiele. Natomiast dostarczanie Porsche 911 nie jest jedyną strategią sprzedaży samochodu. Tak samo tu. Fiat Tipo to też jest porządny samochód. Wiem, bo jeździłem. Więc, czy Fiat Punto na przykład. To bardzo dobry samochód, tani serwis, dostępny i trudno popsuć. A jak coś ci się popsuje w Porsche, to wtedy dobrze by było, żebyś już był zajęty specjalistą. Wiem, co mówię. Zgadzam się, jakby funkcja jest ta sama, bo dowiedzieć się z punktu A do punktu B, ale jednak ludzie cenią sobie ten komfort i cenią sobie ten... Nie wiem, jak to nie nazwać. Chodzi o komfort, ale tak. Nie? No dobra, no nie jeździłem, więc może jakby obrażenia. Mam złą wiedzę. Tak, może ale też tak o doświadczenie. Tak jest ze wszystkim, nie? W sensie tak jest z restauracją, tak jest z samochodem, tak jest z remontem, tak jest ze wszystkim, że absolutnie nie jest jedyną strategią wybicie się, bo to też nie jest dla każdego i nie musi być. To nie jest jedyny produkt, który możesz kupić. Na pewno widoczność, na pewno podcast, na pewno widoczność social media, czy regularne dzielenie się treściami pomaga. I też trudno dzielić się nie wiadomo jak błyskotliwymi treściami, kiedy nie masz tych błyskotliwych treści, czyli one są po prostu standardowe. Ale te treści też są potrzebne. Weźmy inną dziedzinę, nie wiem, marketing internetowy. No to przecież są ludzie, którzy potrzebują prostych porad. Nie każdy musi robić kampanię, która ostatecznie znajdzie się w Cannes, czy gdzieś tam, czy zostanie nagrodzona złotym spinaczem, czy tam czymkolwiek innym. Nie, no w większości ludzie po prostu potrzebują skutecznych rozwiązań, które jutro dadzą im chleb. Za to zgadzam się z tobą i wszyscy z tobą. No to potwierdzam to, co powiedziałem wcześniej, że nawet te lokalne szczyty, które zdobywasz, dają ci sporą satysfakcję, jeżeli to lubisz, jeżeli oczywiście lubisz taką grywalizację i pewnie dają ci większą widoczność. Są też po prostu trudniejsze i obarczone większym ryzykiem. Więc zamiast, nie wiem, poświęcać
100 godzin na przygotowanie tych moich ludzi, którzy wygrali tego, to pierwsze I Love Marketing, do którego kogoś przygotowywałem, to pewnie można było robić inne rzeczy bezpieczniejsze, które dają ci gwarancję. I tu znowu mamy kolejny fajny suwak, czyli są rzeczy, które ci dają gwarancję, są relatywnie proste i są takie, które ci nie dają gwarancji, ale mogą dać olbrzymi zysk. Więc tu mamy znowu macierz 2 na 2, tak naprawdę nie tyle suwak, tak? Czyli gwarancja, brak gwarancji, nie? I mamy wysoka, niska nagroda. To no, najfajniej by było gwarancja, wysoka nagroda. No, tam jest jednak płoszcz. Więc teraz pytanie brzmi, gdzie ty pójdziesz? No, możesz też pójść. Gwarancja, niska nagroda. Większość ludzi pójdzie gwarancja, niska nagroda. To jest powód, dla którego jednak jest więcej ludzi zatrudnionych na etatach niż pracuje na własny rachunek. Bo przynajmniej na początku praca na własny rachunek, jak startujesz, to jest mała gwarancja, niska wypłata. Tak to jest na początku. Tak? To jest ta super ćwiartka. A potem starasz się przesunąć w prawo i w górę. I ekspert, jak już jest ekspertem, jak już wie, co robi, to jest wysoko w tej kategorii gwarancja i wysoko w kategorii wypłata. No ale żeby tam dojść, no to po drodze trzeba jednak parę razy wejść. Brak gwarancji, wysoka wypłata. Musisz tam wejść parę razy. I przeważnie ten brak gwarancji to jest synonim do brak nagrody. Albo brak gwarancji, wysokie ryzyko. Tak. Daje się wysokie ryzyko i kończy się ono niczym zazwyczaj. I wiele razy musi skończyć się niczym. Natomiast jest jedna rzecz, która zdaje się być pewną dźwignią w tej sytuacji. Czyli większość specjalistów stara się rozwijać w tym, czym się lubi zajmować. Podam przykład, bo to tak bez przykładu będzie bez sensu. Czyli jak ktoś jest grafikiem komputerowym, to bardzo chce się rozwijać, nie wiem, dzisiaj to nie wiem w czym, ale kiedyś powiedzmy w Photoshopie i tam w Illustratorze. I będzie coraz bardziej w tym Illustratorze i w Photoshopie się rozwijać. No ale tylko część z nich zrozumie zasady projektowania graficznego, a jeszcze mniejsza część zrozumie storytelling, a jeszcze mniejsza część zrozumie kontakt z klientem. Tego to już w ogóle będą unikali. Często będą uważali, że klient jest głupi. A nie zawsze jest tak, że to wina klienta, nie? Więc dodajesz sobie pewne dziedziny ościenne, w których twoja konkurencja nie szuka. Przez to jesteś lepszym, nazwijmy to, produktem dla klienta, lepszą usługą. I to jest chyba coś, co warto byłoby polecić. Czyli oprócz tego, co robi bezpośrednio twoja konkurencja, to też pomyśl sobie, jakie dziedziny leżą tuż obok tego, czym ty się zajmujesz, co by ci się przydało, a czego tak naprawdę nie chce ci się uczyć, bo innym też się tego nie chce uczyć. Albo czego się nie chce innym uczyć. I tam właśnie szukaj tego, co chcesz wykorzystać. Więc, no przykład. Wystąpienia publiczne, mało komu chce się uczyć komedii. Ekstremalnie ważna rzecz, bo komedii da się nauczyć, tak? Przynajmniej do jakiegoś tam poziomu. No nie każdy będzie gizem, ale do pewnego poziomu tak. No to komedia oznacza 2 lata nauki. I to takiej nauki, której nie będziesz wspominał dobrze. I dużo takich rzeczy jest. Jesteś znowu w wystąpieniach publicznych, no to mało kto, część ludzi rozumie, że potrzebne są slajdy, a część twierdzi, że to już nie jest tylko dziedzina. I to, co było moją przynajmniej siłą na starcie, to ja nie mówiłem, że to nie jest moja dziedzina. Po prostu dłużej się jej uczyłem. W pewnych rzeczach wyżej pewnej części ciała nie przeskoczę, ale niewiele z takich rzeczy. Kilka może tak, ale tam, gdzie one są, no to już albo ma to znaczenie dla gramarnazji, albo dla innych czepialskich, którzy nie są moimi klientami, tylko co najwyżej ciut zazdrosną konkurencją. To już się tym nie przejmuje. Czyli jest też takie coś, że że w pewnym momencie musisz się przestać przejmować opiniami innych, albo przynajmniej kilkoma procentami tych opinii, ale nie za wcześnie. Ale nie to, że nie przejmujesz się 90%. Jakiś odpad musi być, ale nie 90%. Tak. W sumie tutaj też trochę poruszyłeś ten wątek i to jest w sumie moje takie pytanie na koniec, choć pewnie odpowiedź nie będzie krótka, to w jaki sposób właśnie opakować tą swoją eksperckość
czyli w jaki sposób ją prezentować. Czyli mamy wiedzę, mamy umiejętności, mamy wyniki, tylko w jaki sposób ją prezentować. Już bardziej właśnie w kontekście tego, w jaki sposób ją przedstawiać. Też z twojej perspektywy oczywiście. Dużo jest wzorów. No na pewno dwa warunki konieczne, czyli to realnie musi być wartość, która się przydaje twojej publiczności, co by to nie było. A druga rzecz, ta wartość musi być tak podana, żeby ludzie ją rozumieli. To są dwie, to są warunki, bez których dalej nie ma sensu o niczym innym myśleć. Przykład Szymon Negacz. On robi swój podcast, Nowoczesna Sprzedaż i Marketing, robi to bardzo konsekwentnie, robi to tak, że faktycznie są to problemy, na które cierpią polscy przedsiębiorcy, przedstawia rozwiązania tych problemów w sposób zrozumiały. Ludzie lubią ten jego spokój wypowiedzi. Powiedziałbym, że jest to ciekawie przedstawione, bywa, że zabawne, chociaż on się na to nie sili. Profesjonalnie, on ma swój pewien styl. Jakbym miał powiedzieć, z czego możemy wybierać, to wartość, zrozumienie, ciekawość, zabarwienie emocjonalne. To są takie rzeczy, na które bym stawiał. No i jak sobie wybierzesz z tego szwedzkiego stołu to, co ci pasuje, to tworzysz twoją unikatową postać, która się formuje, aż w końcu się uformuje. Bardziej właśnie o tym myślałem też w kontekście takiego marketingu, właśnie tej eksperckości, to słowo ciężko mi przychodzi przez gardło. Właśnie poza tym, o czym ty mówiłeś, jakby wydaje mi się, że ważne jest to, co mówią o tobie klienci, w sensie, że na pewnym etapie już tego, kiedy jesteś tym, nazwijmy to, ekspertem i ludzie w ten sposób cię postrzegają w danej branży, to, co klienci o tobie mówią, też jest istotne, żeby ta dobra wieść szła w świat i trzeba chyba o to dbać. No tak, jakby to jest tylko, tylko jaki masz na to wpływ? No, to po prostu musisz robić dobrą robotę. Są oczywiście różnego rodzaju kręgi, które się nawzajem polecają. Ja tego nie lubię. Czy to działa, czy nie, nie wiem, ale no są takie, nie wiem, grupki ludzi, że robią się, nie wiem, wręcz... Nawet ktoś mi kiedyś zapisał takiej grupy, ale się akurat szybko wyeksportowałem. Kluby biznesowe, nie? Chyba tak to się nazywa. Też. No, ja pamiętam, że ktoś mi kiedyś dopisał do takiej grupy, nie będę tutaj nazwiskami rzucał na LinkedInie, 30 osób i ktoś pisze, zasada jest prosta, ktoś z nas wrzuca wpis, reszta to lajkuje, daje komentarz, algorytm to widzi. Więc ja tam zabawiłem tydzień, poobserwowałem, co się dzieje. Mówię, ludzie, ale przecież wy nawzajem nie korzystacie z tych usług. Nie wiem, czy to jest puste za każdym razem. Abstrahuję od tego, czy to uczciwe, czy nie. To po prostu jest tanie. Więc jakbym miał powiedzieć, co robić, żeby klienci o tobie mówili, to obiecujesz im coś, a potem dajesz coś plus jeden cały czas. I tak przez długi czas, aż w końcu sami cię polecają, czy tam sami wracają. A jak tego nie robią, no to może rób to lepiej. Może kogoś tam warto raz na jakiś czas polecić, poprosić o podbicie, nie wiem, jakieś zasięgi. Ale co do zasady, to skuteczne referencje to są takie, które się biorą dlatego, że na nie zasłużyłeś. Jak na nie nie zasłużyłeś, no to trzeba zasłużyć bardziej. I nie szukać wymówek, więc tak jak mówię, że ktoś tam ci powiedział, że nazwisko mi się, jakieś moje nazwisko się pojawiało, to ja tym ludziom za dużo nie płaciłem. No może 10 zł za głowę, ale tak to raczej nie, to wiesz, to względnie za darmo to robili. Po prostu staram się nie odpuszczać. Jak coś biorę, to nie dzielę tych rzeczy. Kiedyś może bardziej dzieliłem zlecenia na ważniejsze i mniej ważne, ale dzisiaj sobie po prostu nie odpuszczam. Nie ma czegoś takiego, że staram się robić gorzej. Są rzeczy, w których jestem gorszy. O, na przykład dużo gorzej, dla ciebie to może niekorzystna informacja, ale dużo gorzej wypadam w podcastach niż na wystąpieniach. I ktoś mi kiedyś powiedział, no, ale to nie jest takie płynne, takie przemyślane, nie jest takie ułożone. A ty idź na chuj, no to nie muszę być we wszystkim dobry, w sensie to nie jest mój ten, to nie jest moja dziedzina. I w pewnym momencie akceptujesz, że nie we wszystkim jesteś dobry. Ale jak z czegoś żyjesz, to robisz to tak dobrze, jak się da. Choćby to było, wiesz, kopanie dołów, to najlepszy dół wykopany w mieście. I wtedy ci klienci sami wracają, mówią, no ten jak kopie dół, to aż,
aż sam bym się do niego położył i już czas umierać. No to jest właśnie ta rzecz. Myślę, że to jest ciekawa wypowiedź właśnie w kontekście klientów, ale też przypomniało mi się, i to już będzie naprawdę ostatnie pytanie na koniec, to jest podcast rozwojowy, przynajmniej taki był plan. Więc pytanie do ciebie, w jaki sposób ty się rozwijasz, bo też jestem tego ciekaw. Skąd czerpiesz inspirację? Jestem w ogóle ciekaw twojej motywacji do rozwoju. To jest też dla mnie interesujący temat. Wiesz, to oprócz jakichś takich rzeczy w miarę oczywistych, co to pewnie każdy robi, czyli oglądasz jakieś kursy, TEDy, czytasz książki i tak dalej, to co robią pewnie wszyscy, którzy chcą się utrzymać na powierzchni, to jestem ostatnio wielkim zwolennikiem merytorycznych tandemów. Czyli znajdujesz kogoś, z kim chcesz zrobić jakiś projekt. Sparring partnerów. No, takich ja wiem, czy sparring partnerów, nie wiem, czy tak bym to nazwał. Po prostu robisz z nimi coś. W moim przypadku jest to często proste, bo robimy jakieś wspólne wystąpienie, czy no teraz w ramach też podszlifowania pewnych umiejętności będę robił podcast, jeszcze nie mogę powiedzieć z kim, ale z pewnym aktorem. Nagraliśmy jeden podcast, super się bawiliśmy, ja się od niego dużo uczę podczas tego, wiesz, samego tego, w jaki sposób on operuje głosem. No to jest jednak człowiek z wieloletnim doświadczeniem aktorskim, więc super dużo rzeczy ja się mogę od niego nauczyć. Mam nadzieję, że on ode mnie też kilku. I robiąc jakiś projekt, czasem to będzie badanie, czasem to będzie jakiś consulting, czasem to będzie no po prostu jakaś realizacja czegoś, czegoś typu, nie wiem, strona internetowa albo w moim przypadku to często są projekty, które mają się zakończyć finansowaniem i tak dalej. To ja dzisiaj staram się wybierać projekty. Tego typu projekty, mając w głowie to, z kim je będę realizował i co wyniosę z tej współpracy. I bardzo się cieszę, że jestem w takiej sytuacji, że mogę to zrobić, bo uczysz się od ludzi pewnych rzeczy, których nie ma w książkach. To już jest. Oni sami nawet często nie wiedzą, co wiedzą. I to wychodzi. No, Piotr Zielonka jest takim przykładem człowieka, z którym wiele rzeczy robiłem. Geniusz. W czystej postaci geniusz, ekonomista behawioralny, no, profesor z tej dziedziny, ale w ogóle no, człowiek, któremu się wiedza nie kończy w żadnym temacie. Super przyjemna praca, nie wiem ile rzeczy się od niego nauczyłem. Ekonomię behawioralną to dotknąłem dzięki niemu, co absolutnie zmieniło moje postrzeganie świata. Piotr Budzki, z nim robiłem też wspólne wystąpienia, na pewno się wiele rzeczy od nich nauczyłem narracyjnie. Janina Bąk, z którą prowadzę szkolenia, której też się bardzo dużo rzeczy nauczyłem. Mój jeszcze wspólnik w jednym z biznesów, Tomasz Gryzio, który jest genialnym człowiekiem od Excela, który przejął firmę, którą ja założyłem, czyli IT School, i dalej ją prowadzi. Głównie są to szkolenia produktów Microsoftowych. To ci ludzie po części robią to, co ty, ale robią też coś innego. Czyli w tym, co robią, są lepsi niż ty, a ty jesteś lepszy w tym, co robisz. I dzięki temu, że to jest znowu taki diagram Venna, to w tym, na tym przecięciu, tej intersekcji, tam się dzieją piękne rzeczy. I ja jestem dzisiaj najbardziej się cieszę, że mogę właśnie pracować z ludźmi, którzy są w czymś dużo mądrzejsi ode mnie. To ma mnóstwo zalet. No między innymi to, że się uczysz nowych rzeczy, ale też to, że poszerzasz się sieć kontaktów, że jak czegoś nie wiesz, to właściwie możesz wziąć telefon i zadzwonić do źródła i zapytać się, jak to jest naprawdę. Nie? Asia Podgórska, którą zaczynam pewien projekt. No wiesz, w kwestii tego, jak funkcjonuje nasz mózg, pewnie niewiele osób wie więcej niż ona. Więc to super, że po prostu możesz się uczyć od mądrzejszych od siebie. Przy okazji ta współpraca jest uczciwa, bo nie boisz się przyznać, że czegoś nie umiesz w tej dziedzinie, a bez tego, że się nie przyznasz, jak się nie przyznasz, no to się nie nauczysz. Bo rozmawiasz z najwyższą instancją, albo gdzieś tam z jedną z tych najwyższych. Także Maciej Maxelon, tak, polonista, który mam jakieś wątpliwości językowe, a miałam i pewnie będę miał długo. To też jak mam wątpliwość. To do niego, a jednocześnie no, mam nadzieję, że gdzieś tam w tych wspólnych projektach i jemu coś do głowy skapnęło po naszej współpracy. Raczej to musi być uczciwe. No. Więc tak, merytoryczne tandemy.
To byłaby super rzecz. Nie znam tego określenia wcześniej, więc dobrze o tym wiedzieć. Nie ma pewnie w Google. Ja tak na to mówię, więc nie wiem, jak to się nazywa normalnie. Nie wiem, czy to ma jakąś nazwę. Czy kiedyś się mówiło na to, znaczy nadal się na to mówi, mastermindy, nie? Że grupy osób, które, ale to bardziej już grupy, które też wymieniają się wiedzą, współpracują ze sobą i tak dalej nad pewnymi rzeczami, więc to można by do tego przyrównać. Ja bym to nazwał takim obopólnym mentoringiem trochę. Może tak być, nie wiem. No, mówię na to tak, jak mówię. Jak to się semantycznie nazywa? Ja jestem. Znowu czepiamy się szczegółów. Ja jestem po informatyce i ekonometrii, tak jak mówię, specjalne piekło dla ludzi, którzy się czepiają błędów leksykalnych. To na koniec jest czas na autoreklamę, czyli dla osób, które chciałyby coś więcej się o tobie dowiedzieć, może się z tobą skontaktować w sprawie jakiegoś, nazwijmy to, biznesu, gdzie mogą cię znaleźć i w jaki sposób mogą się z tobą najszybciej skontaktować. To jest, myślę, że ważne słowo. Wiedziałem, że będzie coś kłopotliwego na koniec. Wiesz co, kamilkoziel.pl, taką mam kreatywną domenę, ewentualnie przez prezart.pl, inną moją firmę, i maile, które tam wpadną, ja je w końcu dostanę. Pewnie dostanę je od razu, w sensie nie to, że mi ktoś filtruje, ale odpisuję na nie zazwyczaj dość powoli, choć odpisuję na, staram się wszystkie, może nawet na większość, znaczy na wszystkie, na większość, może nawet na wszystkie, ale po drugiej stronie zazwyczaj jest moja asystentka, która pomaga doraźnie, a jak jest potrzeba, to wysyłamy pacjenta na salę operacyjną, więc tamtędy. Mam kurs online'owy, po to, że nie jestem w stanie dzisiaj pracować z każdym, bo nie mam kiedy. Mam kursy otwarte. Raz w miesiącu robię samodzielnie taką grupę dla kogokolwiek, kto chce przyjść z wystąpień publicznych. Raz na 2-3 miesiące z moją serdeczną przyjaciółką, wspomnianą wcześniej właśnie Janiną Bąk, z którą robimy dwudniowe szkolenia, a jak ktoś lubi się uczyć samodzielnie w zaciszu swojego domu, no to wtedy 4 warstwy prezentacji, kurs online. Nie wstydzę się go, a nagrałem go 3 lata temu, a mi się szybko rzeczy deaktualizują, więc ta jest całkiem niezła. To wszystkich zainteresowanych odsyłamy, a ja ci dziękuję za poświęcony czas i myślę, że to, co o czym rozmawialiśmy, będzie bardzo przydatne dla osób, które chcą zostać ekspertami. Więc dzięki jeszcze raz. No i cóż, dzięki. Życzymy jego popołudnie w takim razie. Wzajemnie, dzięki. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zapraszam do zostawienia oceny mojego podcastu na Spotify, a także do odwiedzenia moich mediów społecznościowych i bloga. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.